Witam Państwa serdecznie na podsumowanie 26. konkursu Kolędy Pastorała na Nutę Kantyczek. W tym roku konkurs odbył się online, a jego hasłem były Kolędy Podkarpacia. Od początku konkursowi temu patronuje burmistrz miasta Jasła i ksiądz dziekan dekanatu Jasło Wschód. Od początku też z tym partnerem tego konkursu, a właściwie sponsorem i partnerem i przyjacielem tego konkursu jest MPM Sieć Jasielskich Sklepów. Drodzy Państwo, konkursowi towarzyszą zawsze anioły. W tym roku anioły dla zwycięzców powstały w Galerii Artystycznej Mal Galeria Małgorzaty i Bogdana Samborskich. Na początek zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu panią Elwirę Musiałowicz-Czech, zastępcę burmistrza miasta Jasła. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy, szanowni Państwo jurorzy, ten niezwykły rok spowodował, że i wspaniałe wydarzenie, jakim jest koncert finałowy konkursu na nutę kantyczek, odbywa się wyjątkowo. Ale wyjątkowy był też dźwięk tych wszystkich, którzy śpiewali kolędy i pastorałki. Pięknie dziękuję, że mimo tego trudnego roku tak licznie zechcieliście wziąć udział w tym wydarzeniu. A szanownym Państwu jurorom dziękuję za to uczestnictwo, za wsparcie i za okazanie tak wielkiej duszy i serca dla naszej pięknej polskiej muzyki. Szanowni Państwo, wierzę, że wkrótce spotkamy się w tej rzeczywistości, za którą tęsknimy i wspólnie, głośno będziemy śpiewać polskie kolędy i pastorałki. Pięknie dziękuję i do zobaczenia. Jak ważni są przyjaciele i sponsorzy, dowiadujemy się i poznajemy choćby przez ten konkurs, bo wieloletnim przyjacielem, sponsorem nagród słodyczy jest MPM Sieć Jasielskich Sklepów. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspieranie tego konkursu, a o zabranie głosu proszę panią Marię Kokoczkę. Dzień dobry. Od lat obserwujemy zmagania na nutę kantyczek. Co roku coraz bardziej nam się to podoba. Praktycznie nie było koncertu, na którym byłam, żebym nie miała dreszczy. Oby tak dalej, a Jasielski Dom Kultury, oby tak dalej. Dziękujemy, że mogliśmy mieć możliwość pomagania w tym programie. Dziękuję. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 150 wykonawców z kilkudziesięciu miejscowości w całej Polsce. Konkurs miał formułę dwudniową. W dniach 8 i 9 stycznia odbywały się przesłuchania konkursowe, które oceniały dwie komisje konkursowe. Organizatorzy w tym roku założyli sobie, że główną ideą będzie powrót do tradycyjnych kolęd, a przede wszystkim do kolęd Podkarpacia. Bardzo cieszy nas fakt, że wielu uczestników tak poważnie podeszło do tego i przygotowali właśnie na konkurs kolędy podkarpackie ze zbiorów pana Bartosza Gałązki. Ósmego stycznia online odbył się konkurs dla solistów z przedszkoli z kategorii wiekowej od 7 do 10 lat oraz dla zespołu z przedszkoli szkół podstawowych. Jurorzy w składzie Alicja Szulc, Jolanta Jaracz i Sławomir Gołębiowski po wysłuchaniu online 59 prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii przedszkoli soliści wyróżnienia Lena Drost, Emilia Weiss. Zespoły. Pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano. Trzecią nagrodę otrzymały Edmundowe Serduszka. A wyróżnienie? Bajkowe Nutki. W kategorii solistów od 7 do 10 lat przyznano dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Natalia Kubiś-Mroszczyk i Weronika Twarduś. Dwie drugie nagrody wyśpiewali Aleksander Szwarnowiecki i Gabriela Gustek. Trzecią nagrodę otrzymała Liliana Czarnecka. A wyróżnienia otrzymali następujący młodzi soliści: Maja Bęben, Adam Gazda, Eryk Chudzik, Marcelina Obara, Emilia Skiba, Kira Twardy, Milena Wąż, Franciszek Czajka i Zuzanna Gacek. W,
kategorii zespołu szkół podstawowych pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano, a trzecią nagrodę otrzymał duet Sara Stec, Kamila Zawada. Wyróżnienia otrzymali kolędnicy z dwójki, fermatki, zespół Mali Grajkowie i zespół Wiolinki. 9 stycznia również online odbył się konkurs dla solistów w dwóch kategoriach wiekowych, od 11 do 14 lat i od 15 do 18 lat oraz zespołów ze szkół średnich. Jury w składzie Beata Bednarz, wokalista, nauczyciel śpiewu, Zofia Stopińska, muzyk, dziennikarz muzyczny, Bartosz Gałązka, etnograf i nauczyciel, po wysłuchaniu 78 prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. Grand Prix konkursu otrzymuje Michalina Grzybowska. W kategorii solistów od 11 do 14 lat pierwszą nagrodę wyśpiewała Aleksandra Bartoszczyk. Dwie drugie nagrody otrzymali Paweł Madzia i Oliwia Stefanowska. Trzecią nagrodę Sara Stec. Wyróżniono następujących solistów: Natalia Kosmowska, Ilena Jakubiec, Daria Nowak, Tomasz Nowak, Aleksandra Sienkowska, Antonina Piotrowska, Anna Pytel, Lucja Kowalczyk i Natalia Gazda oraz Aleksandra Wójtowicz. Za dobór repertuaru wyróżnienia otrzymały Anna Klesyk i Emilia Fitał. W kategorii solistów od 15 do 18 lat pierwszą nagrodę za najlepsze wykonanie kolędy podkarpackiej i pierwszą nagrodę za prezentację otrzymała Aleksandra Brągiel. Drugą nagrodę Aleksandra Malczyńska, a dwie trzecie nagrody przystaną następującym solistkom. Są nimi Weronika Dębska i Dawid Wojnarowicz. Wyróżnienia otrzymała Sabina Kułak, Gabriela Tomaka i Karolina Bańdura. W kategorii zespołów szkół średnich pierwszą nagrodę wyśpiewał duet w składzie Julia Zielińska, Aleksandra Brągiel. Drugą nagrodę zespół Sądeczoki. Drugą nagrodę również otrzymuje duet Karolina Polak, Maciej Ochwat, a trzecią nagrodę duet Zuzanna Niebieszczańska, Weronika Dębska. Wyróżniono duet w składzie Oliwia Krawczyk, Bartłomiej Sobań. Szczegółowe protokoły z obydwu konkursów znajdują się na stronie internetowej Jasielskiego Domu Kultury. Serdecznie zapraszam, można się tam z nimi zapoznać. Zanim zaprosimy Państwa na koncert, prosimy jurorów o kilka słów podsumowujących tegoroczny konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że to dobry moment, żeby jeszcze złożyć Państwu świąteczne, a właściwie noworoczne życzenia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku Państwu życzę. Proszę Państwa, za nami przesłuchania 26 konkursu kolęd i pastorałek na nutę kantyczek. Mamy już werdykt. Jeśli Państwo pozwolą, to zdań kilka o samym festiwalu i o przesłuchaniach. Przede wszystkim cieszę się, że pomimo tej trudnej sytuacji, jaką mamy, organizator, jak i uczestnicy nie zniechęcili się. Doszło do organizacji może w zmienionej formule, ale festiwal się odbył, ciesząc się dosyć dużą popularnością uczestników. Bardzo dziękuję młodzieży, która musiała sobie zadać więcej może trudu niż normalnie, żeby zauczestniczyć, ponieważ musieliście wykonać swoje nagranie, przygotować się do tego występu trochę inaczej. No w sumie dzięki temu mieliście możliwość zaprezentowania swoich utworów tak jak chcieliście, w takim anturażu, w takiej scenerii, w jakiej chcieliście go pokazać. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane propozycje, za wszystkie nadesłane wykonania. W naszym gronie jurorów wysłuchaliśmy z wielką uwagą każdego z wykonań. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ocenę i o werdykt, który zapadł w poszczególnych kategoriach, byliśmy naprawdę bardzo, bardzo jednomyślni.
Jak wyglądała ocena każdego z wykonań? Co braliśmy pod uwagę? Myślę, że tutaj słów kilka się Państwu należy. Otóż przede wszystkim wybór repertuaru. Co rozumiemy przez słowo wybór repertuaru? Przez festiwal narzucone są pewne kryteria utworów, no więc słuchając utworów braliśmy pod uwagę, czy te utwory, które zostały nadesłane, spełniają te wymagania. Ten festiwal to przede wszystkim festiwal kolęd tradycyjnych i kolęd pochodzących z Podkarpacia. Nie wszyscy Państwo zwróciliście na to uwagę. Proszę na przyszłość uważniej może czytać regulamin. Co jeszcze kryje się pod słowem dobór repertuaru? Dostosowanie repertuaru do możliwości uczestnika. To też jest bardzo ważne, żeby na odpowiednim poziomie po prostu te utwory były dobrane do odpowiedniej grupy wiekowej i do możliwości każdego z uczestników. Oczywiście taką podstawową sprawą, na którą zwracaliśmy uwagę, to interpretacja, bo to szczególny rodzaj utworów. Zwracaliśmy uwagę na muzykalność, na dykcję naszych uczestników. Ważny jest też oczywiście ten wyraz ogólny, to wrażenie, które uczestnik pozostawia po sobie, ale też na staranność przygotowania. Widać naprawdę, że Państwo dużo czasu spędziliście przygotowując swoich uczestników, swoją młodzież do tych przesłuchań. Bardzo Państwu dziękuję ze swojej strony. Jestem po raz drugi jurorem na tym festiwalu i muszę to podkreślić, że naprawdę Państwo sumiennie i naprawdę dobrze przygotowaliście tę młodzież. Młodzież jest naprawdę świadoma tego, jak ma wyglądać to wykonanie i bardzo ładnie się zaprezentowała. Na co można zwrócić uwagę przy kolejnych festiwalach? Na pewno na pracę nad utworem. Czasami słuchając, te utwory oczywiście się bardzo powtarzały, słuchając tych utworów mieliśmy wrażenie, że to kolejna kalka, kolejny raz słyszymy wykonanie, które jest bardzo zbliżone, a wręcz takie kopiowane z oryginału. Nie musicie Państwo tego robić. Naprawdę, pomimo tego, że te kolędy, te utwory powtarzały się, możecie próbować na tych podkładach, które są indywidualnego potraktowania interpretacji tego utworu. Dla nas słuchających będzie to naprawdę ciekawsze. Nie będzie też tego takiego porównywania do tego oryginału. Wiadomo, że trudno czasami go przeskoczyć. Proszę Państwa, ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję organizatorom za miłe zaproszenie do grona jurorów. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Było mi niezwykle miło pełnić funkcję jurora tegorocznej edycji przeglądu na nutek antyczek. Z radością zauważyłem w repertuarze zgłoszonych uczestników obecność tradycyjnych kolęd i pastorałek, tych pochodzących z regionu Podkarpacia. W tej grupie komisję artystyczną szczególnie ujęły pieśni z tamtej strony Dwora, to cudowna archaiczna kolęda z okolic Sanoka, kantyczkowa pastorałka Paśli pasterze woły, wykonana na melodię śpiewaną w górach Beskidu Niskiego, lokalny wariant innej kolędy kantyczkowej Bracia Patrzcie Jeno z okolic Jasła oraz jeszcze jedna cenna kolęda apokryficzna Stała się nam dziś nowina w wariancie z okolic Rzeszowa. Naprawdę możemy się poszczycić wyjątkowym bogactwem naszych lokalnych kolęd i pastorałek na tle innych regionów Polski czy na tle całej Europy. Lubimy śpiewać ogólnie znane polskie kolędy, ale te regionalne są nie mniej piękne. Co słychać w konkursowych wykonaniach? A w dodatku trzeba je pilnie przypominać i utrwalać w pamięci, bo coraz bardziej zanikają. W przyszłych edycjach przeglądu sięgajmy więc po takie kolędy i pastorałki jeszcze chętniej.
Miałam zaszczyt być w komisji konkursu kolęd i pastorałek na nutę kantyczek kolędy Podkarpacia. Jestem, mówiąc szczerze, zachwycona poziomem, jaki zaprezentowali uczestnicy. Konkurs na bardzo wysokim poziomie, pomimo warunków, jakie się odbywał, bo przecież odbywa się online. Przysłane tutaj zostały nagrania, które myśmy oceniali, nagrania niektóre bardzo dobre, bardzo dobrze zrobione, na wysokim poziomie również wykonawcy się zaprezentowali. Jedno, co proponowałabym w przyszłości uczestnikom tego konkursu, to aby sięgnąć jednak do kantyczek, aby więcej było różnorodnych kolęd, które znajdują się, bo te kolędy są już opracowane. Pan Bartosz Gołąbska wydał kilka tomów kolęd, które były śpiewane na Podkarpaciu, kolęd pastorałek, które były śpiewane na Podkarpaciu. Jestem również pod wrażeniem organizacji, bo to niełatwo dzisiaj zorganizować taki konkurs. Jasielski Dom Kultury tutaj, można powiedzieć, że spisał się na medal. Myślę, że 27, bo ten był 26, 27 konkurs kolęd i pastorałek na nutę kantyczek odbędzie się już na żywo i młodzież będzie mogła w takich warunkach konkursowych i z udziałem publiczności, wiadomo, że wtedy inaczej się występuje, inaczej no, można się zaprezentować. To jest taki doping z widowni dodatkowy, którego tutaj nie było. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie i również organizatorom. Na koniec naszego spotkania podsumowującego tegoroczny konkurs mam przyjemność zaprosić Państwa na krótki koncert laureatów. Wystąpią laureaci pierwszych nagród w kategorii solistów oraz zdobywcy pierwszych i drugich nagród w kategoriach zespołów. A na samo zakończenie, na uwieńczenie wystąpi laureatka Grand Prix konkursu. Serdecznie zapraszam. Narodził się Jezus w stajni ubogi, uniżył majestat, chociaż Pan srogi. Będąc synem Najwyższego, nie miał miejsca godniejszego swojej osobie. W stajni z bydlętami Gospodą staje, ubogim pastuszkom w polu znać daje. Wszyscy się ze snu porwali, skoro światłość oglądali ponad Betlejem. A gdy usłyszeli anielskie pienie, że się narodziło ludzkie zbawienie, krzyknął jeden na drugiego: pójdźmy oglądać nowego gościa na ziemi. Gdy już pastuszkowie pokłon oddali, wcielonemu Bogu powinszowali. Potem kładli swoje dary, przyjmij od nas te ofiary, Jezu nasz drogi.
Chodźcie pastuszkowie do bydła swego, jużeście się naskakali, mnieście głowę zturbowali, także Maryi. Na dobranoc Panu wszyscy zagrajmy, starego Józefa rady słuchajmy, bo laski pod żłobem maca, kto wie, czy nie na nas bracia w nogi zawczasu. Skrobetami do szoku.
Myszko, mini period, bambini.
Bogdanowi na głowę włożyła. W drugim sama chodzi, bo jej tak się godzi. Trzeci wianek niestracony, syn się z ojcem godzi. Wzięła dziecinę za rączkę, prowadzi na łączkę. Nazbierała ślicznych kwiatków, dawała mu w rączkę. Naści Jezu kwiecie, boś ty małe dziecię, bo ty pójdziesz na śmierć wieczną, nie za długie życie. Dziecina się zasmuciła, wzrok w matkę utkwiła. O mateczko ukochana, wola mego Pana. Nie smuć się dziecino, zbawisz naród cały. A po ciężkiej swojej męce wejdziesz do Ojca chwały. O szczęśliwa ta godzina, że miła dziecina grzechy nasze wymazała, za nas się ofiarowała. Grzechy nasze wymazała, za nas się ofiarowała. Bóg wam zapłać, Panie Gospodarzu, za tę kolędę. I wam także, moja gospodynko, niech się tak stanie. W domu i na polu, w ogrodzie, na roli jabłka, pszenica, owiec, jarzyca. La, 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 la. Niech się wam ocieli, dzban mleka dawa. Każda kurka trzy razy kurczątka w roku oddawa. Świnie i prosięta, jagnięta, cielęta, aby się mnożyły, a puste były. La, 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 la. La, 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 la. Góra wasza, stodo, łasy, Panie, niech pełne będą. Konie wasze i wasze źrebięta, niechaj wierzgają. Wszelkie zatem szczęście daj to, Panie Boże, gospodarzowi, dobrodziejowi. La, 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 la. La, 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 la. Gospodynce, dziadkom, przyjaciołom zdrowia daj, Panie. Niechaj każdy od Pana Jezusa łaski doznaje. Wszystko naokoło, blisko czy daleko, by się cieszyli, Boga słuchali. Wszystko naokoło, blisko czy daleko, by się cieszyli, Boga słuchali. Wszystko naokoło, blisko czy daleko, by się cieszyli, Boga słuchali. Bóg wam zapłać, Panie Gospodarzu, za tę kolędę.
żeście tu przyszli o z dalekich krain, by za gwiazdą wyszli, by zobaczyć maleńkiego Jezusa narodzonego. Tu wstajęce biednej, tu wstajęce biednej, by zobaczyć maleńkiego Jezusa narodzonego. Tu wstajęce biednej, tu wstajęce biednej. Oh.